Kochani, mówiłem już dużo, znaczy dużo, kilka świadectw mówiłem, ale nie mówiłem jeszcze jednego. Bo jeszcze rok temu, niektórzy z was już wiedzą, byłem posługującym czynnie organistą w kościele katolickim. I widzicie, wraz z posługą zaczęły się rozwijać pewne takie cechy, zacząłem naśladować pewne osoby. Myślałem, że latam tak 1,5 centymetra nad ziemią zawsze, nie? Że o, organista idzie. Jeszcze mało tego, że byłem organistą, to byłem organistą na wsi, czyli tam każdy mnie zna z imienia i z nazwiska w okolicznych wioskach i tak patrzyli właśnie jakoś dziwnie. O, organista. No. Dzisiaj jest trochę inaczej. Przez ten rok czasu, już w sumie jak się nowo narodziłem, to się zmieniło moje życie całkowicie. Mówię zupełnie inaczej. Potrafię nawiązać jakieś relacje z ludźmi, czego wcześniej nie potrafiłem. A nie potrafiłem dlatego, że gdziekolwiek się nie obróciłem, tam niosłem ze sobą śmierć. To jest takie dziwne, ale no, niedosłownie może. Chodzi o to, że polubiłem grę na organach w kościele. Nie ma nic w tym złego, bo to instrument jak każdy inny, tylko że to może trochę bardziej potężny. Ale te pieśni z kościoła, które pamiętam, one naprawdę niosą za sobą takie namaszczenie typowo śmierci. Tam jest wiecznie mowa o śmierci, o błaganiu i tak dalej. I to mi tak weszło na głowę, że w pewnym momencie ja zacząłem lubić grać tylko na pogrzebach. A nie w trakcie. Wiecie, nie? Trumna wychodzi i idzie Oscar. No dzisiaj to tak nie wygląda, nie? No i to chyba tyle, taka zmiana, że zaczynam żyć, a nie żyć śmiercią.